229 bitew potrzebowałem na wbicie odznaki mistrzowskiej asa pancernego na Skodzie, ale w końcu się udało. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek. Moi drodzy, nareszcie to była ta bitwa. Powiem wam szczerze, tak jak powiedziałem przed chwilką, długo na nią czekałem, bardzo długo na nią czekałem. No prawie 230 bitew, była to jedna z moich dłuższych masterek, ale nie ukrywajmy, czołgi nowe czechosłowackie miały przez kilka tygodni wręcz można powiedzieć bardzo wysokie wyniki, bo wzięli się za nie naprawdę świetni gracze i tutaj potrzebne były naprawdę wysokie ekspy, żeby zrobić masterkę. No i miałem taki dzień wczoraj względem tego, kiedy tę powtórkę nagrywam, dzień przed nagraniem tego filmiku zacząłem sobie od naprawdę fajnej bitwy na Redshire. Była przegrana niestety, ale no, zaczęło się dobrze, WN-ka się zgadzała, damage bardzo ładny, druga bitwa znowu ostry w pierdziel, potem jakieś dwie inne bitwy kolejne, no i to właśnie przyszła ta bitwa, w której, jak widzicie, zrobiłem sobie pętelkę wokół mostu, ponieważ widząc, co się dzieje na minimapie, że ze mną do pomocy na prawą flankę idzie tylko VK3001D, postanawiam, że tutaj nie ma tak naprawdę co robić i w co grać, jedziemy sobie do miasta albo gdzieś tam przysnajpimy sobie na środku i zobaczymy, co się dalej rozwinie, z perspektywą taką, że trzeba będzie bronić bazy. Ważne w tej bitwie jest to, że tutaj pewnie większość osób na Skodzie woziła osłoniętą optykę, ponieważ nie da się tutaj założyć trzech takich modułów typu na przykład dosyłacz, skupiacz i wentylacja, tylko jeden z nich, bo przez to, że jest to magazynek, nie możemy założyć sobie dosyłacza i ten wolny slot można wykorzystać właśnie na lepszą optykę, dzięki której mamy fajne widzenie i naprawdę na tej Skodzie to przydaje. No i jestem już na środku, Skoda oczywiście z magazynkiem, czołg wymaksowany, perki prawie 2, już tutaj przez to, że tak długo grałem tą Skodą, to zrobiło mi się 90% drugiego perka, także naprawdę całkiem przyjemnie, jeśli chodzi o umiejętności załogi. Pierwszy strzał w Matyldę, bardzo ładnie gdzieś tam nisko to poszło, praktycznie przy klapie silnika, ale weszło przeładowanie, bo tutaj widzę pełną Skodę T25, także pierwszy strzał niestety nieudany, tym razem się nie udało. Drugi wchodzi i trzeci wchodzi, oczywiście ona też z biodra mnie trafia. Ja jak skupiłem, to nie trafiłem, ona kiedy się tylko obróciła, to trafiła bez problemu. Mamy na mapie trzy ardy, więc trzeba na to uważać. Ta Skoda wjeżdża tam głębiej, widząc, że tutaj będę oklepał od boku, co by taki znalazłem, szczerze mówiąc, całkiem ciekawy dołek. Mogę grać na wyjazd, podjazd, na opuszczanie działa, bardzo się przydaje. No i jest znowu ta Skodzina. Pierwszy strzał, drugi strzał i teraz już nie trafiła, trzeci strzał dokończony i mam już dwa fragi po zrobieniu niecałych 500 punktów uszkodzeń. Fragi będą w tej bitwie bardzo ważne. Kto mój fanpage śledzi, jeśli nie śledzicie, to zachęcam. To pewnie wie, jaki tutaj przy okazji medal wpadnie. Ale to dopiero na przestrzeni całej bitwy, bo na razie jest dość, dość powoli się nam rozkręca. Arta próbuje mnie wyciągnąć z tego dołka, na szczęście udaje mi się unikać tych strzałów. Zrobiło się 3 do 4 i jedyną osobą, która broni naszego dojazdu do naszej bazy przez most jest Szmalturm oraz 3 artylerie. Tutaj mamy toga i naprawdę duży, bogaty zestaw HP-ków za budynkami, także biorę sobie teraz tego toga na cel. Jest, pokazuje się pierwszy strzał, drugi strzał, gąska i trzeci strzał, bardzo ładnie, tutaj fajna wymiana i jeszcze bardzo też ładna asysta, była 653 punkty uszkodzeń po moim traku, także ten togisz tutaj ładnie wyjął, to się bardzo przydaje do expa i też do biegłości właśnie robienie asysty. Szczerze mówiąc, nawet nie celowałem w jego gąski, po prostu weszło samo, 3 strzały za jeden uważam za zupełnie sensowną wymianę, plus tak jak mówię, ta asysta naprawdę bardzo się przydała. Odpuszczam miasto, ponieważ widzę, że tam mamy tylko jedną fałkę, a przeciwników jest dużo, a trzeba skupić się na obronie bazy, bo jeśli oni poczują, że tam nikogo nie ma albo jest tylko jeden czołg, to naprawdę mogą nas bardzo szybko spacyfikować. I cóż teraz mamy, zobaczcie, T34-85, najpierw myślałem sobie o tym, żeby podjechać tak mocno agresywnie w ten dołek, ale stwierdziłem, że tam nie bardzo będę mieć możliwość ucieczki, więc się wycofuję bliżej tego wału, za którym będę mógł się jako tak schronić i zrobiło się nam w sumie 5 do 5 w tym momencie. Ładnie VK3101D kończy jedną artylerię. Zwróćcie uwagę, gdzie ta VK w ogóle jest, ona jest w tym miejscu, ona w ogóle była tutaj ze mną przez chwilę.
Potem jakoś tam się chyłkiem za kosami przejechała sobie wzdłuż, nie wiem chyba której linii, czy obok miasta, czy tym mostem, no nie mam pojęcia, w każdym razie udało mu się tam ładnie przesmyknąć i teraz ma przewagę taką, że jest na plecach przeciwnika. Pierwszy strzał w T-34-85 nie wchodzi, w M6 się nie przebijam ze złota i trzeci strzał kalafior, także na razie słabiutko. Ale widząc, że nasi jakoś tam jednak ogarniają tę bazę, postanawiam znowu porobić sobie kilometry i zasłużyć na medal Turoka w tej bitwie. Więc zaczynam jeździć i kombinować, gdzie ewentualnie mogę znaleźć jakiś przestrzał. Widzę Toga, także teraz widzę, że on będzie przejeżdżał, na spokojnie sobie przyceluję, to jest długa paruła, więc pierwszy strzał w środek, drugi strzał w też środek i mamy już trzeci frag na koncie, także tak jak mówię, widziałem, że on będzie przejeżdżać przez tę dziurę, w której miałem przestrzał, także byłem pewien, że go spokojnie w tych trzech strzałach skończę. I już w tym momencie przeładowałem się na złoto, już tak bardziej docelowo, ponieważ obawiam się tego, że będę musiał walić się z OJ-em oraz M6. Na razie OJ zawałem, staram się tutaj wyczekać. Jest również wdzięczny cel. 500 metrów, zobaczcie, 501 metrów, SU-101Y, pierwszy strzał wchodzi, drugi strzał również wchodzi i trzeci strzał również wchodzi, także ładny magazynek oddany. 1313, praktycznie na skraju zasięgu rysowania te strzały oddawałem, ale się udało. Ładną bitwę naprawdę rozgrywa nasza fałka, zobacz, już ma 4 fragi i on położył, zdaje się, 2 artylerie. Cały czas nam się kręci przy bazie przeciwnika, tego Berchgana ja teraz no, nie widzę, on go za to widzi, także teraz ładnie go powolutku kończy. I w tym momencie sobie chłopak właśnie zapewnia medal Paskuczkiego, bo on był autorem 3 fragów na artylerii. No ale teraz niestety ma problem taki, że właśnie wyjechał na niego OJ oraz SU-101Y. Ja tego OJ-a, zdaje się, będę widział, no widzę, na szczęście mi nie ucieka, także pierwszy strzał kontrolny w boczek wchodzi, drugi strzał i jeszcze teraz próbuję trzeciego strzału również, no niestety tym razem nie weszło, także na razie mamy 1500 i 9-9 nam się zrobiło, zobaczcie na minimapę co się dzieje, ja zostałem tutaj sam, tu są przeciwnicy, tutaj Skoda walczy z M6, tutaj Fałka trzyma zapysk OJ-a, no niestety ta M6 naprawdę gracz, zobaczcie, bardzo dobry, 2000 bitew, tyle że po konto po re-rolu, więc no może nie taki bardzo dobry, jakby tylko WN-ka wskazywała, niemniej on nam sobie radzi z tymi naszymi czołgami, to jest właśnie niesamowite, zobaczcie teraz, tam przecież jedzie tego Skoda i dwie arty jadą mu z pomocą, ja teraz staram się pomóc Fałce, ponieważ ona z tym OJ-em tutaj się dość długo trzymają i nie mogą tak naprawdę tej sytuacji wyjaśnić, więc postanawiam, że trzeba pomóc naszemu czołgowi tieru 6, ponieważ ta Fałka może się przydać w dalszym etapie bitwy, to jest Fałka H, czyli ta ciężka, dlaczego nie może pograć też na pancerz, jest ten OJ zajechany od pleców, widzi mnie, ale ja go zajeżdżam teraz spokojnie, pierwszy strzał w tyłeczek, drugi i dokończenie strzałem trzecim, także mamy już 4 fragi na koncie i 1700 punktów uszkodzeń również zrobione, schowanie się przed artą, chociaż zapomniałem, że już jej nie ma, teraz właśnie w tym momencie zauważa mnie Norbi, przywitał się Norbi, właśnie tego gracza, szczerze mówiąc, zobaczcie, M6 niszczy Skodę, na szczęście teraz artyleria sobie radzi z M6, także ta M6 na pewno nam stała bardzo długo i tutaj, moi drodzy, zaczynamy ten ostatni etap bitwy, czyli no taki jest 11-10, jest Fałka ze mną plus 3 artylerii, oni mają SU-100Y, OJ-a, Skodę oraz T-28 i tak naprawdę teraz nie bardzo wiedziałem, co należy zrobić, bałem się przede wszystkim tego, że po pierwsze OJ, on może mieć naprawdę mocne działo. Tutaj Norbi zapytał mnie, czy nagrywam. Szczerze mówiąc, odpisałem, że nie nagrywam, ale miałem taką chęć napisać, no chyba, że będzie as. Ale sobie myślę, nie ma po co tego pisać, w sumie takie bzdurne pisanie, od tego asa walczę już tyle czasu, ale teraz trochę żałuję, że tego nie zrobiłem, bo okazało się, że byłoby to bardzo prorocze, a z drugiej strony może by to było zupełnie odwrotnie, żebym napisał, że jak będzie as i z jakiejś tam właśnie chęci wbicia tego asa zagrałbym inaczej niż to zagrałem i może wyszłoby gorzej. Niemniej Norbi, osoba, która gra w Plutonie, grał w Plutonie z M3 oraz Hecerem, tam ci panowie się poskładali, Norbi jeszcze żyje, AMX-105AM, powiem szczerze, że tutaj Norbi mi sprezentował naprawdę niesamowitą bitwę i nie wiem stary jak cię oddzięczyć, jak podziękowałem mu
już po bitwie, to napisał tylko krótko luz. Zdziwiło mnie, że tak do tego łatwo podszedł, bo no cóż, naprawdę bitwa była niesamowita, ale spójrz na minimapę, co się w tym momencie dzieje. Su-100Y wkroczyło i również Skoda wkroczyły, M44 ubite, nasz AMX ubite, zostajemy tylko z V-ką i Norbim. Ja teraz postanawiam, że trzeba obronić. Oni, zobaczcie, objechali praktycznie całą mapę, nie atakują nas od frontu. Ja wiem, że mam szansę ich świecić dzięki swojej optyce, tylko będę potrzebował pomocy, ponieważ obawiam się, że jeśli oni są dwaj tam, Skoda T24, no jest to piąty tier, to nie jest magazynek. Niemniej może mi zrobić kuku, do tego jeszcze w połączeniu z SU, które ma naprawdę bardzo mocne działo z tieru 10, a czy tak jak tier 10 wali, może być mały kłopot. Piszę do Norbiego, żeby celował w kap, bo musimy to jakoś ogarnąć, ponieważ pewnie ja będę tam troszkę zbijał, ale w czasie swojego reloadu potrzebuję pomocy. Też szkoda, żebym się od czegoś odbił, także na razie dość pasywna gra. V-ka przed do przodu i są ludzie na kapie, także no, trzeba się jakoś zbierać, tylko nie wiedziałem czy w domki, czy w dołek. Więc jadę w sumie tak środkiem pola, gdzieś pomiędzy i jest, zobaczcie, bardzo ładny spot. Mój spot z 330 metrów, naprawdę ładna odległość do spotowania. Pierwszy strzał, drugi strzał i trzeci strzał. Drugi strzał postawił na gąsce tę Skodę. Znowu moja asysta T28 stoi na kapie. Norbi teraz chyba z HEK-a, ale za zero. Ciekawa sytuacja. Ja drugim strzałem nie trafiam, trzeci już wchodzi. Okazuje się, że na kapie jest również SU. Tak, już mam 6 fragów i w tym momencie chyba to SU zjechało, ale wciąż go nie widzę, jednak jest, w tym momencie pojawia się to SU, także bardzo ładnie ona ucieka za krzaczory, drugi strzał nie wchodzi i trzeci strzał również nie wchodzi. Teraz już troszkę się wkurzyłem, ponieważ kończyły mi się pestki złote, a żeby od frontu ją przebić, muszę mieć naprawdę dobrą penetrację. Strzał teraz tym razem jednak wchodzi i jest przeładowanie, ostatni magazynek złotych APCR-ów. Piszę w tym momencie easy, ponieważ bitwę już czuję, że wygraliśmy. Mam 7 fragów na koncie, także naprawdę ładnie to wyszło. Tak jak mówiłem, zasięg widzenia i możliwość spotowania naprawdę niesamowita w tej Skodzie. Norbi napisał, że specjalnie ci zostawiłem. Teraz jeszcze zapytałem go, czy mogłem sobie zrobić Radea Waltersa. Norbi odpisał, że tak, także naprawdę to jest to, o czym mówiłem. Norbi w tej bitwie naprawdę zachował się bardzo, bardzo koleżeńsko i nie wiem, czy ten strzał w T28 był mierzony tak dokładnie, żeby tylko zgęsić tego T28, zdekapować go, ale nie zabić. Niemniej wyszło idealnie, można powiedzieć. Zobaczcie, V-ka nasza kapuje, zostało 10 sekund do końca i mój pierwszy strzał w tego oja wchodzi i ten oj w tym momencie dekapuje, drugi strzał nie wchodzi i zobaczcie, sytuacja ciekawa, ponieważ nie widzę go i mam jedną pestkę APCR-ową oraz naprawdę duży zapas pestek AP, ale nie przeładowuję, ponieważ czuję, że ta jedna pestka wystarczy, wolę mieć jedną i potem się ukryć z przeładowaniem niż trzy i się po prostu od niego podbijać. Jestem sam ze Skodą przeciwko ojowi na ogrysku, także teraz tylko znaleźć go, gdzie on się ewentualnie bunkruje. Ósmy frag wisi w powietrzu. Gdzie ten oj? Jest oj, bardzo ładnie. Działa ma 300 alfy, także nie, na strzał by mnie nie zabił. Strzał powierzy, kończy go. 2500 punktów uszkodzeń, 8 fragów. Przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie mamy takie troszkę inne, bo nie z Wot Replace'a, tylko po prostu z garażu. Już sobie zrobiłem od razu po bitwie screeny. Myślę, że też wszystko one wyjaśnią. W końcu upragniona masterka, bardzo ładnie świecący się laur M-ki na początku. Do tego Radley Walters, duży kaliber i specjalista. 27 strzałów przebitych, 8 fragów, 2500 punktów uszkodzeń i prawie 900 asysty. Do tego jeszcze 20 sztuk złota za wykonanie aktualnej misji, także też przyjemny dodatek. Uszkodzenia, jak widać, są takie, 1410 bazowego expa, co powiem szczerze, no jest wynikiem chyba moim najlepszym na Skodzie, ale jeśli chodzi o damage, nie jest najlepszy, bo robiłem już wyniki sporo wyższe, sporo ponad 3000, ale jednak to były nie ze swojego spota. W tej bitwie udało mi się bardzo ładnie wyspotować sporo przeciwników, także to też był na mój plus. To, o czym mówiłem, ta VK3001D,
Zrobiła sobie paskuciego i 5 fragów, a ta Vka 3601H z kolei bardzo ładnie tam się z tym ojem trzymały w mieście, dzięki czemu ja też mogłem mu pomóc. No i zobaczcie, Norbi, to jest to, o czym mówiłem. Norbi w tej bitwie zrobił 0 punktów uszkodzeń, więc można by pomyśleć, że w tej bitwie był nieaktywny i nic nie robił. Myślę, że na początku po prostu nie miał za bardzo co zrobić. Nie usprawiedliwiam go oczywiście za 0 damage'u na arcie, ale potem zakładam, że kiedy zobaczył moją sytuację, nie wiedział, czy walczę o masterkę, czy jakiś medal mi się w powietrzu. Niemniej widział, że mi dobrze idzie, także faktycznie odpuścił. Pewnie tam kontrolował moje poczynania i w razie czego, gdybym na przykład zginął, to pewnie by jakąś tam pestkę posłał. Niemniej odpuścił, dzięki czemu ja mogłem sobie spokojnie tam tego oja porobić. Tak samo gości na kapie. Tak naprawdę, Norbi, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jesteś, widać, no, osobą, która potrafi postawić kogoś innego przed sobą. Tak naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczny za tę bitwę. I podsumowanie: 37 strzałów oddanych, 30 trafień, 27 penetracji. Z dystansu 300 plus wyszło naprawdę sporo, ponieważ 1453, ale że był to mój własny spot w dużej części, bo tam tak i SU na kapie, i te 28 na kapie, i ta Skoda na kapie, to wszystko był mój damage. Po autorskim spocie, można powiedzieć, więc policzyło mi to w ten sposób. Do tego jeszcze dwa otrzymane trafienia. Zachomikowałem trochę hapeków na koniec, więc można było jeszcze tę bitwę nawet troszkę pociągnąć, gdyby była potrzeba. 9 wrogów aż uszkodzonych, 8 zniszczonych, 20 punktów asysty i jest medal Turoka za przejechane 5,77 km. Także to mnie bardzo cieszy. Oczywiście asysta, jak widać, tak się świeci wyjątkowo na togu i to jest właśnie to prawie 900 punktów uszkodzeń, to co oczywiście na pewno wpłynęło na punkty doświadczenia na koniec bitwy. No, Pluton niestety pierwszy zrobił sumarycznie na 3 czołgi do podziału 100 uszkodzeń. Niemniej, tak jak mówię, tutaj o wiele bardziej liczyło się to, że Norbi tę bitwę tak naprawdę mi sprezentował bardzo ładnie. I dostał tutaj obrońcę, ponieważ on na 96% zbił tę Vkę z kapa. A jeszcze jeśli chodzi o podsumowanie, to tutaj był włączony bonus, także jako że był od połowy bitwy do wyciągania gold użyty, to zapłaciłem za nią 5658, niemniej i tak uważam, że było warto. Doświadczenie końcowe to 2115 i tak jak mówię, zobaczcie, 229 bitwa na Skodzie, dwie odznaki biegłości wbite. Skoda już ma zdjęte moduły, załoga jest przerzucona do konstrukty, ale powiem Wam szczerze, konstrukta na razie, mimo że mam działko topowe, ponieważ na stoku, uwierzcie mi, żyć po prostu i grać się nie da. Stok to jest takie po prostu badziewie, że aż przykro patrzeć. To na razie z konstruktą jeszcze się poznajemy, ale powiem szczerze, wydaje mi się, że słyszałem opinię, że ten czołg jest mocno średni i faktycznie w mojej opinii również jest czołgiem średnim, który jest mocno średni. Także moi drodzy, to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem lecę. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!